Cześć, witajcie. Dzisiaj lecimy kolejny raz z Plutonem, z graniem na żywo. Tym razem również wyjątkowy gość, znany wszystkim, Faja. Siemasz, Faja. Witam, witam. Dobra, u ciebie mamy stream, u mnie nagrywanie, więc jesteśmy na wizji. Generalnie gramy, co tam będziesz chciał, nie wiem, ekspisz coś, gwiazdki masz do pozdejmowania, co tam chcesz, wybieraj, ja się będę dostosowywał. Tak jest, znaczy do wyekspienia czołgów dużo mi już nie zostało, bo w zasadzie jestem w połowie ekspienia 10 TVP, czyli 10-tierowej Skody, którą już posiadasz, tak? Tak. Jak ci się gra dziewiątko? No dziewiątka bardzo fajna, wśród dziewiątek chyba na razie numer jeden. Zastanawia mnie tylko, jak tam z tym TVP będzie, czy lepszy niż Batchat i niż radzieckie medy, to się okaże. Ale chyba wszystko zależy od stylu gry. Ja nie mogę się na razie przekonać do dziesiątki. Znaczy w sensie to jest bardzo dobry czołg, ale powiem ci, że jakoś łatwiej mi było się odnaleźć dziewiątką na dziewiątkach niż dziesiątką na dziesiątkach. Jakoś tak zauważalnie ma gorszy kamuflaż niż dziewiątka, się bardziej świeci, nie? Jakoś tak, nie wiem, jest to super czołg, ale dziewiątka mi więcej frajdy na razie A dawała. zostawiłeś sobie dziewiątkę? Nie, bo nie mam załóg, a nie chcę robić kolejnej załogi. Ja już mam tyle tych czołgów, że i tak bym pewnie A tym czy nie grał. Możemy rozpocząć plutonek właśnie w ten sposób, że ja zabiorę dziewiątkę, a ty weźmiesz TVP, czyli Telewizję Polską i rozegramy taki 9-10 plutonik czechosłowackich medów. Może być mi to tam naprawdę. A co ty nie bierzesz? Ten czołg co ty bierzesz? Moment. A ty 15 ja też mam, jak chcesz. Tak? No dobra. Słuchaj, i też dlatego lubię grać takie plutony, dziewiątka z dziesiątką, ponieważ został mi już od 3 miesięcy, została mi tylko jedna misja na T55A, czyli zrobienie 2 TD-ków o tier wyższych. To masz jednego. Tu akurat mam jednego, więc nie ma problemu. Znaczy, jest problem. Ja ci powiem, ja fartownie tę misję na CDC-ku zrobiłem właśnie na tej mapie, ale to też... Za dużo jest misji, gdzie musisz mieć po prostu szczęście, co ci przylosuje, nie? Przez chwilę chciałem powiedzieć, że słuchaj, Dedu, jesteśmy największymi no-life'ami w tym meczu, ale nie zauważyłem Nipitri, który rozegrał 80 tysięcy bitew. Ale my mamy po 4-6, nie? No, to też normalne ilości, nie? A powiedz mi, w okręty grywasz jeszcze czasami, czy mniej niż kiedyś? Teraz mniej troszkę. Teraz mniej troszkę, ale no był taki moment, że bardzo lubiłem popływać. Znaczy, w statki oczywiście. Chociaż popływać lubię często wieczorkami. I wtedy lepiej na przykład wypić sobie kefirek, grając w statki takim pancernikiem, to można między... Czekaj, gdzie ja to jadę? Aha, dobra. Między strzałami można wydoić dobrego browarka. Ja mam podobną szkołę, tylko że ja jak się biorę za piwkowanie, to na ogół klikam artą, nie? Mhm. Bo to i tak mi za bardzo nie przeszkadza. W jednym ręku myszka, można klikać, w drugim piwko i jest spoko. O, właśnie dlatego to, co mówiłem, nie? Wcześniej dostałem spota niż... No. No trzeba spokojnie, jest to pierwsza dzisiaj bitwa. Ja byłem na mieście po nowym modem, bo miałem problemy z internetem. Mam nadzieję, że już nie będę miał wieczorami. Więc na razie myślę, że spokojnie. To jest taki czołg podobny w stylu do Batchat Leona, czyli... Spokojnie, w pierwszej połowie bitwy dużo nie zrobisz, a w drugiej możesz napieprzyć 4000 obrażeń, nie? No tak, tylko tak jak ci powiedziałem, jakoś nie potrafi się na razie odnaleźć w tym czołgu, nie? To jest trochę mniej... No tak, pojedźmy sobie tak troszeczkę koło siebie. Wyglądamy podobnie. Ja mam spoiler tylko. Nie wiem, no tak i przegrywamy. No nie wiem tak naprawdę, czy... Ja nie ruszę magazynkiem na nich. No. Dopiero jak ruszymy, to także rozwalamy, nie? Tam jest lorka. Nie wiem, czy nie pocisnąć tych hateków bardziej z tamtej strony. No dobra, no to spokojnie, jesteśmy mobilni. Jak coś zawrócimy. Jesteśmy w tej chwili parą w tej bitwie. Tak.
Nie mam pomysłu. Nie wiem, lubisz Overlord? Bo jakoś nie mogę się przekonać do tej mapy, powiem ci szczerze. Nie wiem dlaczego, ale wolę drugą stronę. Kompletnie nie wiem, co tu teraz zrobić. Nie wiem, E4 pewnie z tyłu stoi. No, jeszcze nie został. Nie, tu jest. Ładuję. O, już mnie coś klepnął. Skoda, ale tak, raz mnie wycofa nie przebiła. Się. O, patrz, prawa strona, uważaj. O, nas pojechali. Wiesz co, i o dziwo, jest problem. O, jest problem, jest duża szansa, żeby to przegrać, nie? No, wjazd na Tatedeki równa się śmierć, ale słuchaj, druga strona też jest problematyczna. Ogarniesz ten? Bo tam zaraz 3 medy, jak tu wjadą. Dobra, 50B ogarnął tego, ogarnął ISA 7, ja spróbuję tą Skodę przechwycić. Aha. No już właśnie jest ten atak. Uważaj, uważaj, uciekaj, uciekaj, bo się 704 ci patrzy na tyłek. Ja przed chwilą przyszedłem z miasta, gotuję zupę, jeszcze palce nie rozgrzane. O Jezu. Czekaj, mam 700 uszkodzeń. Dobra, może... Magazynek, zarąbiście. Nie zerkaj na tabelę końcową, bo to w pierwsza A bitwa, daj spokój, idź daj spokój, 700 uszkodzeń zrobiłem, prawie 800. Dobra, bierzemy szybko nowy czołg idź. I żeby zapomnieć o tej bitwie. 700 uszkodzeń, ja! Chyba więcej niż moje 355. Dwóch niebieskich graczy, tak. Dobra, ja. Wybieraj no już, coś tam. To ja myślę, tak żeby troszeczkę rozluźnić sytuację, czy posiadasz na przykład czołg czwartego poziomu z ograniczonym matchmakingiem, czyli B2? O, pewnie, że tak, ale jak ja dawno nim nie grałem, chętnie zagram. O, no to tak na rozluźnienie może proponuję zabrać ten czołg, gdyż uważam, że jest to świetna zabawka na czwartym tierze, bo zawsze jest na topie. Tak, to jest OP czołg. Chętnie zagram, ale poleci. Głośniej deda mam dać. Piszą na streamie. Jaki dramat tam ta bitwa. No właśnie dlatego nie gram z kodą, bo mi nie idzie. No, jak widzisz, jesteśmy na topce. To co, na ostro, ósemką, czy jakiś inny plan? Moment. Wiesz co, i zerknijmy na samym początku, jak rozjeżdża się nasza drużyna. Chociaż myślę, że nas wyrzuciło tak przy torach. Moglibyśmy zrobić szybki push torami, ale od strony lewej budynków, tam bardziej przy torach. Dwójką? Tak. Dobra. Słuchaj, Faja, co do tej T50, to jaką Corora wezmę, żeby spróbować ci zdjąć tamten, bo ja nie chcę z kodą grać na razie 10-tierową. No nie. Dobra, spoko. Mówię, znaczy, nie. Słuchaj, nie mówię, że cały czas grając z tobą będę chciał zrobić misję. To nie jest powód, spotkanie z tobą nie jest powodem zrobienia misji na T55A. Oczywiście byłoby to fajne. No to mogę ci wziąć TDK 10-tierowego jakiegoś, to jest też nie problem. E4 wezmę, bo E4 objeżdżam. No, raz na, wiesz, raz na, tam damy na to 10 bitew, nie wiem, ile uda nam się rozegrać w czasie filmu. Raz na kilka bitew. Dawaj, ciśniemy. No.
Pamiętaj o zupie. A właśnie, więc zupa. Robię borowikową na śmietanie. Na razie mi się miesza to wszystko i można powiedzieć, produkty zaznajamiają się. Nie, jak to? Lux, jak to lux, 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 poprawię. To ty zwal luxa, a ja jadę dalej do przodu. Dobra. On DW2. Tu BT-7 artylery. Hetzer? O, od Hetzera uciekaj. Tak. Hetzer to jest maszynka jedyna z czwartych tierów, która może zdjąć nagita. Ale on ma ten, on nie ma trolla, bo mnie za to coś strzelił. Oj, Matylda, to żeśmy trafili na najgorsze czołgi. Zła strona. Ale jeżeli Hetzer nie ma haubicy... Tam jeszcze jest DW2. DW2 to ja się nie boję. Dobra, to teraz tego T46 i na Matyldę w dwójkę. Arta. Dobra, biorę się za tego, DW2. No się ten Hetzer uparł na mnie, no. Zajedziesz tego Hetzera od tyłu, bo on... No ja jadę, sorry, ale trochę się zatrzymałem. Już jadę. Spoko. Jak się... On tuje tyłek. Dobra, on ten... No. Ekstra. To... Tam jeszcze ta DW2 jest? Nie, DW2 załatwili. Jadę na Valentina. Mhm. No cóż, zostały już trzy czołgi, więc jedynie chyba Valentina uda się rozbić. Do B1 już nie dojedzie. Valentine to jest drugi taki czołg premium. A, też mam. Który ma matchmaking ograniczony. Mam Valentina, mam praktycznie większość premek. Tych niskotierowe to mam praktycznie wszystkie, które są dostępne. Mhm. O, pancer 2J została, ale on się nie nastrzela. No, ty to żeś nafragował, 4 fragi. No, ale... dobiałem. Dobra, trzeba rozgrzać palce i później jak rozgrzeję palce, to możemy wrócić do pro wyników na dziewiątkę. Czekaj, zobaczę tamten, przecież to jest żal. Nie patrz się! Co nie patrz się, trzeba zobaczyć. Pokazać, że każdy może zlamić też. OMG. 700, prosy. Ja pierdzielę, po prostu żal. Dobra, to wybieraj dalej. Okej. Okay. Więc jeżeli pozwolisz mi wybierać, to może trzeci czołg to będzie mój ulubiony czołg w ogóle z wszystkich czołgów, które mam, a mam tych czołgów ponad 170, a tym czołgiem jest amerykański czołg ciężki, siódmego poziomu, którego nazwę znasz zapewne. A, T-29. Podobnie. Nie posiadasz? Nie mam T-29, ale do siódemki dopasuję inną siódemkę. Wezmę TDK-a, którego lubię, wiesz? Mhm. Weź co chcesz, puść, a ja szybko tylko idę zerknąć na zupkę. Dobra. No, godziny obiadowe, tak? Niektórzy zupę gotują, ja akurat nie mam obiadu na dzisiaj. Gdzie trzeba pójść? Jestem. Okay. Ty to sobie chociaż obiad ugotujesz, ja muszę iść iść gdzieś do jakiejś knajpy coś zjeść, bo mi się nie chce nic robić. Wiesz co, w knajpie oczywiście je się fajnie, ale samemu jak ugotujesz... Czekaj, mam laga, dobra. Jestem, atakujemy. Aha.
Nie jest dobrze, bo są trzy artylerie. Ja na ogół wieżowcem jeździłem tutaj, tylko że jakby, bo tam można wystawiać wieże i strzelać w tych gości. Tylko problem polega na tym, że są trzy arty, więc będą nam rzucać wszędzie, nie? Ja się na razie ustawię tu, spróbuję ewentualnie przykampić się na jakichś gości, którzy będą tam może ochoczo wyjeżdżali i zobaczymy dalej, no. To jest bardzo fajny tryb dla T-34 czy T-20, każdego tam wieżowca, jeżeli nie ma artylerii, Artylerii. no, ale jak są trzy, to się wszędzie wyjmą. No szkoda, czyli jeżeli nie byłoby artylerii, to Ale na przykład tam moglibyśmy. jest T-150 ochoczo sobie. A nie, bo już go wystraszyli, nie do. Łobuzy. Łobuzy go wystraszyły. Nie trafiłem. Też nie przebiłem. Dobra, wiem gdzie Hellcat stał, to tam puszczę. Bo na bank w niego nie trafiłem. Spota mam jak coś. Dobra. Już trzeba wykombinować. Liczyłem na to, że nam nasi coś podświecą. A tu tak trochę. No, Hellcat nie dostał. No chyba go zniszczysz, tak? Nie mam na niego przestrzału, ale ktoś go dobił. Ja polecę na ostro od tej strony, co Cromwell jest. Słuchaj, ja nie chciałbym cię zostawić Nie, 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 samego. słuchaj, faja, graj tak, jak się dobrze czujesz. Ja tą suką gram ostro, więc ja lubię odwalić czasem coś Ale głupiego. fajnie zabrzmiało, że grasz tą suką na ostro. Tak, że lubię Jak suką to tu na powiedzieć, ostro. suczki to lubią, tak? Czemu nie? Bo jest wiele rodzajów gier, nie? No. Można tak łagodnie, klasycznie, a można z pejczykiem, nie? No, pantera mnie w tyłek. Z. No nie, jak ja się odbiłem, to jak pantery, hapsy straciłem bez sensu. Dobra, ja wjeżdżam po T43. Dobra, ja ich spróbuję tutaj zamknąć od linika. Wieci się pantera, można łupać. Ty, tego uciekającego przede mną T40. Zaraz, O zaraz, zaraz. shit. Pozbędę się pantery i. O, masz Isa drugiego, to pomogę ci z Isem drugim. Jeżeli. Tylko, że on będzie pewnie chciał zjechać, ale zaraz. To ci pomogłem, odbiłem się od niego. Nie mam przestrzału na to. Gąski. Nie mam przestrzału na tego Isa, muszę się panterą zaopiekować. Nie trafiłem po mnie! Ajajaj, pantera mnie załatwia. Dobra, przełączmy się na faję. Ogarnie, zobaczymy. O, masz 7 hapsów. Ja 2000 tylko zrobiłem, ale to powinniśmy wygrać. No i jak mówisz, artyleria załatwiła. No ja 200, myślę, że na 7 tier to tragedii nie ma, chociaż ten wyjazd na tego meda z niepopatrzeniem się na minimapę i to czasami jest taki błąd, nie? Wiadomo, że tam ten IS-2 stał, ale bez pomyślunku. No w każdym bądź razie bitwa chyba wygrana. Powinniśmy wygrać, nie powinno być źle, mam nadzieję. No, ja ci chciałem pomóc, ale kurde, nie ten. Odbiłem się i też do tupy to wyszło. No. No Dobra. cóż, tak jak powiedziałem, 200 obrażeń wytłukłem, więc tragedii nie ma. Co tam dalej? Są tacy, którzy się cieszą przy takich obrażeniach na 10 tierach. Coraz częściej takie obrażenia jest ciężko znaleźć na 10 tierach. No, porównanie, no właśnie jak ta pierwsza nasza bitwa, nie? No dokładnie. Wspólnie zrobiliśmy mniej. No. Dwa prosy zrobiły 1000, a tutaj 4000 na siódemkach. No, to jest chore. Dobra, wybieraj. Co tam Dobra. dalej?
Czyli zdecydowanie nie chcesz ty wybierać, tak? Nie, ja ty jesteś gość, więc ty wybierasz, ja tam. Ja mam wszystko, mogę grać wszystkim, jest się uda. Słuchaj, jeżeli posiadasz wszystko, to chciałbym wziąć czołg, który mnie zafascynował wśród japońskich ciężkich czołgach. Zaczynałem swoją przygodę od szóstych poziomów, bo myślałem, że piątka jest do tyłka. Ale później nagle ty wysyłasz mi powtórkę, mówisz, Faja, pierwszy pól, No lato tak. i eksperymental. Ja mówię, fuks, nie? Ale co się okazuje? Naprawdę, jakie wyniki mi gracze wysyłają na tym czołgu, to coś niesamowitego, więc odkupiłem sobie go. No i w tej chwili go robię. Robię go na takiego koksa do tarana, czyli oczywiście jeszcze nie mam full perka, ale ten perk na taranowanie robię i testowałem na treningu. Może wziąć ósme tiery na tarana. A To jest tarana niesamowite. ósemki? No. Dobre. Ja akurat nie mam mojej eksperymentar, bo nie zatrzymuję sobie takich, ale dobiorę jakąś inną piątkę, wiesz. Ja tylko się. O, wezmę coś, czym dawno nie grałem. W sumie też u mnie na kanale dawno tego nie było, więc niech będzie. Gdzie ona jest? Jest. Też bardzo dobry pojazd moim zdaniem, ale zobaczymy. Tylko że medy. No tak, nie mam, znaczy nie mam jakiegoś chyba takiego typowego hateka chyba na piątych tierach, co zostawiłem. W jedynki nawet nie mam. No ale dobre Szansa na wygraną, losowanie jest rewelacyjne. szansa na wygraną mojego rocznika, czyli 77. Przypominam oczywiście, bo być może niektórzy z Twoich widzów nie wiedzą o tym, a może się ta wiedza przydać. Czyli za 8 dni mam 39 lat urodziny. Stary dziad. No i oczywiście, słuchajcie, no jeżeli ktoś bym chciał jakąś ładną karteczkę urodzinową mi wysłać. Niestety nie będzie to możliwe, ponieważ nikt nie zna mojego adresu. Za rok będzie biba, ty 40. No, Ja za rok biba. 30. Zmiana kodu też. Ty, ale no to w Warszawie bo co roku zapewne na finały jeździmy, to trzeba będzie to zrobić jakąś taką imprezkę właśnie 30-40. Widzisz, to ty masz urodziny niedługo. Ja mam akurat parę dni po WGL-u, nie? Bo WGL jest tam 8-9, ja mam urodziny 16 kwietnia. Ja tylko tak szybciutko poinformuję widzów, którzy oglądają mnie w tej chwili na streamie. Dedu w tej chwili chyba nie streamuje, Nie. ale nagrywa. Dedu streamuje często wieczorkami. No i kiedykolwiek też streamuje. Ale w tej chwili nagrywa, więc musi mieć włączony bitrate wysoki, nie? Tak jest. Nie. No i to jest piękne na tym dziale, jak cię. Tylko uciekaj, bo cię Tak, tylko że zabijają. laga mam, poleciał. Aha. Laga miałem, wiesz? No bo to tak ci trochę cię wypompowali, nie? No, miałem laga. To mogą potwierdzić widzowie na moim streamie, że miałem laga. Ja, właśnie piękne w tym dziale jest, że na swoich tierach robisz masakrę, jeśli I chodzi. to co 7,8 sekundy. O, to ja teraz strzeliłem tak trochę jak błocik. Dobra, doją go po moim zgaszeniu, więc niech go wydoją. Pozwoliłem sobie go wydoić. Git. Śniemy. Dobra, czyli górka złapana. W tej chwili warto. O shit! Ktoś tam się czai. A? Trzeba by to wyświecić. No, te deki. Hecer? Czy nie, Hecer jest tutaj, to co tam. A Skoda jest taka, co ja jestem. Dawaj ją. A już się taki cwany już nie jest, jak No, dostał od ciebie. trochę mu się miękko zrobiło w kolanach. No, a teraz to już w ogóle w kolanach i w majtach. Już mam mokro. Dobra, to lecimy na dożynki. Tak jest. O, widzę heavy'ki przejeżdżające przez mostek, ale będę miał chyba szczenicę. Czekaj, Ale czekaj. sobie na, ale sobie nastukasz uszkodzeń. Trafiłem, Boże mój. Dawaj Dwa ci. grubasy przyjeżdżały. Ja się od dupy te jedynki dingnąłem, brawo.
Dobra, jeden gruba spadł. Dobra, Heavika to tam chyba sobie wydoją. Więcej się najeżdża niż nastrzelam w tej bitwie. Braterstwo. No, ja już niestety nie za daleko ten AT. No nie, źle zrobiłem, że nie pojechałem, już nie miałem później strzelnicy z tej górki. A ten czołg akurat nadaje się do ruchu, ponieważ jest to najmobilniejszy piąty ciężki czołg w grze. Dorównuje mu tylko Excelsior. No fajnie, fajnie jeździ. No i bardzo mi się przyjemnie grało, jak się, zwłaszcza na własnych tirach, to była bajka. No i słuchaj, no 4 minuty bitwa, myślę, że nieźle. Ty to pewnie nastukałeś, nie? Właśnie nastukałbym, a tak to zrobiłem nieco powyżej średniej. Ja na tym czołgu mam w ogóle, jak na piąte tiery, tam nie wiem, w okolicach 1300 średnich obrażeń, to jest naprawdę bardzo dobrze. No, 1300 na piące średnie. Ja pierwszej klasy odznakę dostałem. Mało osób chyba gra tym. Mhm. No dobra, to lecimy dalej, wybieraj. To co, palce się nam już nie rozprostowały? Palce może się rozprostowały, ale skina no brak. No to... Słuchaj, ale już WN rosną, po pierwszej bitwie mamy 3 wygrane. Pierwsza bitwa WN był na poziomie 1, a już dochodzi do 2000, więc jest okej. Okay. Co to ja sobie pozwolę na E4. Tak jest, ja za to bardzo dziękuję. Jest tutaj, wprawdzie miałem jej nie kupować, ale zdecydowałem się, żeby ją kupić, tylko że mam bardzo, bardzo słabą załogę, ale... Mhm. Po tej bitwie umówmy się na minutową przerwę, bo muszę wlać śmietanę do zupy. Spoko. Mamy 2 te deki? Nie. No nie. Słuchaj, jeżeli to przegramy, przy procencie 83 zwycięstw, to... Nie no, dobra, no może zrobimy więcej niż ostatnio, może we dwóch damy radę zrobić więcej niż 1000 łącznie na 2 magazynki. Nie, ta pierwsza bitwa to po prostu, ojej, to było komedia, nie? Słuchaj, oni mają tak, obiekta 140, mają szybkiego obiekta 260, szybkiego AMX-a 50, więc ja chyba będę zerkał na tą stronę raczej... Nie boisz się tam pojechać? Możesz być tam sam generalnie. Aha, zerkam, ktoś tam jedzie, cholew cię. Teraz bardzo mało osób generalnie na tym trybie się rozjeżdża na dwie strony. A to jest jak... A, bo to jest... To zwykły tryb. A, zwykły, aha. No. Tak, ale właśnie o to chodzi, że... No zobacz, no tam pojechały 2 Lighty i AMX-30. Jakby na ciebie wyjechali, to by cię tam... No wiem, kwestia taka, że ja czasami lubię nie zostawiać w samotności. No tam mamy AMX-30, pojechał, można powiedzieć. Ja też generalnie nie lubię zostawiać flanki, no ale nie pojadę tam wolnym E4, które przecież jak. No już mam spota. Bo gdyby na nas wyjechali, to możliwe, że znowu byśmy zrobili 1000 wspólnie. Więc jednak może lepiej zagrajmy to spokojniej. No te lighty trochę świecą nas tu. Tak, a nasze za to nie bardzo świecą, chyba że nic od nich nie pojechało, nie? Bo ja... O, widzisz, zobacz, te 54 już podjechało na górkę, a nasze lighty nawet tego nie wyświeciły. Dobra, te 54 się oszukał. Te 49 jeszcze jest, bo mi sprzedał tubę. We
Nie wiem, no trzeba poczekać, aż nasze świeciki może coś wyspotują, bo tak... No zobacz, ilu tam jest ten od nich. Byśmy mieli cieplutko. No. No jest, te 49 paskudny ucieka. O, straszny kalafior. O, 3 straszne kalafiory. No, czyli tamta flanka padła. No, więc trzeba teraz bronić. Dobra, ja się ustawiam na lewo, jadę na obronę. Ja jestem mobilny, to w każdym... O, ładny każdym... bulldoga. Kurde, jak tiger! Dostałeś od jak tigera? Nie. Uciekałem i zablokował mnie jak tiger i bałem się, że Arta lubi Skody, nie? No fakt. Wiadomo, Skody padają na hita od Arty. Słuchaj, ty tam jesteś twardziel i dasz radę obronić, ja jestem szybki, więc jak coś, wrócę się szybko, więc ja zerknę tutaj z drugiej strony, wiesz? Spoko. A w coś jeszcze grywasz ostatnio, poza WoTem? Bo tam chyba w Diablo trochę tłukłeś, nie? Tak, delikatnie tłukę w Diablo, bo jest nowy sezon, 5 i można powiedzieć, postacie mają nowe ubranka. W tej chwili na przykład Krzyżowiec, który był najsłabszą postacią w na sezonie 4, w tej chwili jest tą postacią chyba najlepszą. To co, no i chciałem to, tak to, zobaczyć. Co mu pozmieniali? No, ma, można powiedzieć, zestaw na ciernie, czyli on tak, można powiedzieć, nie robi się na obrażenia w broni, tylko na ciernie. No to jest więcej gadania, nie wiem, czy teraz jarzysz, o co chodzi. Znaczy, jak Krzyżowca miałem zupełnie inaczej zrobionego, ale to było dawno temu, już nie grałem parę ładnych miesięcy w tego, w Diablo. Nie wyjedzie mi to jest ta jedynka, jak Tiger pojechał. Kurwa mać! Przepraszam za słowo, to wypikasz, nie? Nie, ale u mnie dam 18 plus. Te 34 miałem wymierzony i AMX Light po prostu wderzył we mnie. Dobra, jadę po tą ST1, bo to nie ma co się pierdzielić. Bo no, jeszcze jesteśmy w stanie to przegrać, nie? Critical hit mu zrobiłem. No to na pewno się przejął tym critical hitem. Dobra. Skapujemy, chłopie. Nie kapujcie może. A, weź. Ja nie kapuję! Widzę. Po co oni to kapują, no? No wiem, no i znowu słabo to rozumiemy, no trudno. No dobra, nie wiem, może misję miała ta setka, cholera wie. No. Słuchaj, znowu ponad dwukrotnie poniżej średniej. Ale zrobiłeś więcej niż 300? Tak, zrobiłem więcej niż 300, no ale mimo to, że nie jestem ostatnio skutecznym graczem, no miałem ponad 2500 średniego. Ja wiem, że to niedużo na tym czołgu dziewiątotierowym, no ale po tych dwóch bitwach z tobą delikatnie opadło. Ale zobacz faja esetkę u nas. Koleś nie zrobił nic, pojechał i kapował bazę, nie? Zrobił zero uszkodzeń, ale ma 23 punkty zdobycia bazy. Nie wiem. Słuchaj, dlatego, że chcę wlać śmietanę do zupy, to ja wybieram ten czołg, który ma najdłuższe przeładowanie magazynku z wszystkich czołgów w grze. Dobra? Dobra. Ty dołóż co chcesz do tego, puszczaj, a ja zaraz wracam.
No, dobrą mapę nam dało na dwie arty, widzę. Idealną wręcz. Kaznę nam dało i Lucky Bunch. Dobrych klan. Dobrą mapę nam dało na dwie arty. Cudowna. Zastrzelamy się. Ale patrzcie, pomieszałem śmietanę i jeszcze 35 sekund magazynku. To jest kochany czołg na takie sprawy. Ty jesteś pro arciarzem, to ja stanę koło ciebie. Aha. Ze mnie taki pro. Chociaż powiem ci, ostatnio bombardiera na tej arcie zrobiłem. Na arcie, co ma 4 metry z plesza, nie? Nie wiem. Jakiś pomysł, w co strzelamy? Wiesz co, ja tam zerkam na tą T57 Heavy, Skodę. a T57 Heavy jest setka, tam też jest ewentualnie przestrzał. Czasami, jak się pojawiają, tylko trzeba. Dobrze było, żeby ktoś ich wyświecił. Ale dobra, to w zasadzie trzymam tam teraz celownik. Tylko czy one będą chciały teraz Nie, wyjechać? nie, teraz się już cofną, bo nasi trochę za bardzo przypuszczowali. Może ta setka. Joki przystrzał! A ty? Niedolot. Ej, a ja? Zobaczmy. Ej, a ty? A ja nie mam wrzuty teraz, kurde. On się nie wychyli. No dobra, spróbuję go zgęsić. Zobaczymy, czy trafimy. O, weszły teraz. Trafiliśmy teraz! Ale patrzcie, za nic. No niestety. Leci. I mój dupa. 2.33. Dobra, sy. No to było fatalne, to było fatalne. Ja mam ostatnią pestkę na ruch, spróbuję wrzucić. 1-4, więc tak. No trochę kiepsko. No akademik. Niedolot do ruch. No tak myślałem właśnie, żeby akademikowi delikatnie pomóc, ale no too late. Wymarniłem. Dawaj, spadamy stąd. No, cztery pociski. Najwyżej pojedziemy na TDEG mode. Nie wiem, gdzie tu się ustawić, gdzie by tu można mieć bicie. Jest tak, jeszcze 40. 2,8, dobra. Gdziekolwiek, to i tak już długo nie potrwa. Paja, uciekaj. No cóż, posłuchajmy kolegę. Dobra, zobaczymy, czy tu jest jakikolwiek przestrzał. Nie ma. No, dupa. Ja jeszcze 17 sekund ładuję. Ja tak przejadę koło twojej lufy trochę. O, uważaj, no właśnie, uważaj. Dobra. No nic, będzie TDEG mode, coś mi się wydaje. Jest 7 będzie wyjeżdżał chyba. Jak pancerem jeszcze walczy. Ale nas rozstrzelali. Jeszcze arta. Yeah! Ale wstyd. No cóż. Cóż można powiedzieć. A to arta cię rozwaliła? Nie, znaczy mnie tak, arta, nie? Pluton topowych medów płacę na artę na Ruinbergu. To jest też dobre. No.
Artis, tak? No Zrobiłem. i ja mam akurat wytłumaczenie złej formy. Ja Mieszałeś tam co zupę. chwilę przygotowywać zupę borowikową. Ty nie masz wytłumaczenia. No nie mam, nie mam. Ja po prostu tak gram. Dobra, wybieraj. Dobra. Dobra, dobra, dobra. No to cóż, może pokażemy widzom twoim, chociaż oni już znają dobrze ten czołg, który posiadasz. O Boże. Aha, nie lubisz go? A ty go lubisz? Nie. No właśnie, no to... Ale wiesz co, zawsze przychodzi taki moment polubienia, nie? Może to będzie ta bitwa. Nie masz wrażenia, że on... Znaczy, dobrze, bo nie ma artylerii i jest miejska mapa. To już jest plus. No. Tylko co jest w nim wkurzające, że każdy wali z Golda, przebija cię jak chce i jeszcze niszczy Amoraga. Tutaj najgorzej jest, że nawet bez Golda ma tu takie weak spoty, że ciężko nim kontować, nie? Te takie boczne dwa pieblaszki. No tutaj i tutaj. Na kamerze będzie widać. Dramat, dramat. Ja ostatnio, powiem ci, robiłem materiał, zbierałem materiały na Mausa i sobie grałem trochę Mausem, a potem po Mausie przesiadłem się na to bydle. To jednak mimo wszystko Mausem się gra dużo przyjemniej. Słuchaj, ja myślę, że nawet dużo przyjemniej, dużo więcej można przyjmować grając dziewiątotierową fałką. To fakt, fałka ma dużo lepszy pancerz od tego. Oczywiście boczki ma słabe, ale jak ktoś próbuje walić po prostu między gąski gdzieś tam w przód, nie znając weak spotów, to no to fałka może bardzo dużo przyjąć. Chociaż powiem ci, że ja na przykład na tym czołgu zrobiłem ostatnią misję na 260 i samych odbitych miałem ponad 16 tysięcy, nie? Ale to trzeba było trafić na graczy, którzy nie używają amunicji premium. Na przykład Waffenträgera trafiłem, który był na długim, znaczy na tym, na 15-centymetrowym dziale i spróbował mnie za peków przebić, nie? Chyba z 6 pocisków się odbił, więc to tacy mi robili te odbite. No ale ponad 16 tysięcy odbiłem, a niedawno jak nim grałem, to 14 tysięcy odbiłem. Ale to się zdarza raz na 50 bitew taka. No cóż, ty nasi tak ostro. Boję się, że te tedeki zaraz tu gdzieś za tych budynków powychodzą. No właśnie. A75 na gęsi. Oczywiście nie trafiłem. A co ty myślisz na temat TDK, który już za niedługo Grill. strzeli do to działo? No to będzie coś chyba niesamowitego. Znaczy wiesz, oni chyba teraz jeszcze go będą objeżdżać, więc może mu jakieś parametry pozmieniają. Dobra, wiesz co, ja spróbuję podjechać. Pilnuj mi tego bo prawej strony, żeby ten IS-3 się bezczelnie na mnie nie wychylał. Jak będzie chciał, to niech po ryju dostanie. O, dupa. Aha, dźwięk od boku AT-15. Jak tam? Czym... No, ja ich nie trafiam, a oni mnie z Golda przebijają, no tak jak mówiłeś. I to dziewiątki. No mnie 75 teraz też załadował PCR-a i będzie przebijał. No to jest właśnie to co mówiliśmy, że ten czołg jest fajny, dopóki ktoś Golda nie zaczyna używać. Wtedy jest biedny, zaczyna robić i smutny. Dobrze nam idzie ogólnie dzisiaj. Przegrywamy praktycznie większość bitew. Nie, wygrywamy, ale słabo. Chyba. No, a 75 mnie przebija za każdym razem z amunicji premium. Za każdym.
silnik pada w tym. No i dobra, ja mam pozamiatane. Jest właśnie odpowiedź, dlaczego nie robię materiału o tym czołgu, bo po prostu mnie dobija, nie? Bo tam niektórzy chcieli, żebym zrobił materiał o tym czołgu, ja nie jestem w stanie nim grać. O, jest to. I T-34 za peka mnie teraz przebił. On ma właśnie 248 peny, czyli mniej więcej tyle, co my mamy na przodzie. Jak mu dobrze polosuje, to za peka nas przebija. Nie? Wow, T-30 odbiłeś? No. Tylko, że ona wystawia tą wieżę, ja z tą celnością, to sobie mogę pomarzyć. Raczej lód, nie? O! No cóż... Alone in the dark. On tę 3-4 może dobijać. Centek. Ja się obrócę. Strasznie ten czołg odstaje od innych hateków na 10 tierze, moim zdaniem. Jeszcze jakby tego było mało, to na pociskach premium mamy 280. No, 280 peny, a nie możemy wieży na przykład te setki przebić spokojnie, nie? To teraz już tylko czekanie na śmierć. I w hemoroidy. To 30, nie? O! Mogłem się na niego obrócić, ale znowu tamci by w trójkę wyjechali. Nie, to już nie było co. No. Tak nam idzie jak... Dobra, wybieraj dalej. Były grubasy, nie wiem. Można było zobaczyć właśnie, że czasami ten pancerz nie odbija nawet tych apeków. Mi się udało 5300 odbić, no ale to tak. Ja pojechałem na ostro, liczyłem, że coś z tego wyjdzie, a jednak nic nie wyszło i tak drużyna się poskładała. No cóż. To może teraz... Jeżeli można by było, to 10-tierowy medzik radziecki. Wiesz co, to ty weź sobie meda radzieckiego, a ja pokażę swoim widzom kolejny badziewny pojazd w tej grze. Moim zdaniem strasznie odbiegający, mało użyteczny, czyli ten. Oh my god. No właśnie, nie? To też jest... Jak ja go Algida nazywam. No w porównaniu do Godzilli, no to niestety tutaj Godzilla zdecydowanie lepsza. No, to jest kolejny Tedek, który... Znaczy, kolejny pojazd, który odbiega strasznie od innych na tym tierze. Jeszcze jak on by miał dobre camo, on się świeci jak Waffenträger. I zobacz, Faja, teraz powinieneś być ten, mieć meda niżej. Przeciwnej drużynie, bo u nas jest zobacz ile TD-ków, a u nich jeden. No. Dobra. Nie wiem gdzie mam jechać. Znaczy no ja mam problem, bo ja bym chciał jechać na środek, ale... Zobacz ile tak oni mają meldów, a ty jesteś... Ja mam tylko te 54 i Centuriona i E50 na 9 tierach, a tam... jest pluton 10-tierowych medów, więc...
To, co bo ja jadę, to obawiam się, się. o, tu by idealnie nadało, zwodować go i... No. Serio, nie wiem. Ale nic, trudno, zobaczymy. Zobaczymy, nie ma artylerii, więc... O! O! Ciekawe, O, czy jakie teraz ta pudło. konfrontacja tam. Strasznie spudłowałem. O, teraz jest Centuriona, jestem na przeładowaniu. Klip. Dobra, on zgęsił tego Centuriona. Może ten się nie będzie chciał naprawić. Nie, no, dlaczego tam nie będzie już? Dobra, tak. Nasi tam cisną, powiem ci, na te medy. No jak pocisną te medy, no to jest Wiktory, nie? No KW4 zdjąłem na hita. Mnie interesuje, gdzie jest ten Tedek. Nie dostawałeś od tej suczki, nie wiesz, gdzie ona może się znajdować. Nie. A może żółw ciśnie do przodu, może jeszcze się coś wyświeci. No dobra, tam nas zamykają. Spróbuję podjechać, bo... Dałem kutasowi. On się z tobą wita. Chciał cię zabić, a ty mu tak... Aha, nie widziałem, sorry. Dobra, jadę już tutaj, podjeżdżam, żeby trochę pomóc, bo oni będą chcieli was zamykać. No bo wyjechał na mnie dwa razy, nie? No bo mu zależało, żeby cię ubić pewnie. To był taki typowy YOLO. YOLO, żeby ubić Fajkowskiego. O, jakie pudło! Straciłem pół hapsów, żeby zdobić WZ-tę, a... Aha, jeszcze rum nie będzie pompował, zajebiście. Rozgórki? Tak. Wiesz, wyjechałem, straciłem pół hapsów, bo chciałem ładnie WZ-tę strzelić od boku, nie trafiłem i nic, za nic się te pół hapsów nie przydało. Kolejne pudło, no ale to nie jest snajperka. Nie zgin no, tam, nie zgin tam, nie zgin tam faja. Nie no, ja nie wyjadę, to rum mi przeszkadza. No niestety. Sorry. Chciałem te deki z tyłu wziąć, no niestety okazało się, że mi się nie udało. Mi rób psuje zabawę. Nie mogę wyjechać, dopóki to rusie nie. Dobra, to ja wejdę na twoje oko i pójdę do tej zupki. Dobra. Dobra. Dobra, rób sobie zjechało. Dobra, dobiliśmy im ISA 7. Teraz będzie już to chyba łatwo dokończyć. Dobra, zupa gotowa.
Ten teledysk. Czyli można powiedzieć, w trakcie nagrywania programu przez ciebie udało mi się Taki zrobić pyszną zupę. gotuj z fają. O, zbyt proste danie. Dobra, co teraz? Myślę, że Co zagramy teraz? jeszcze z dwie bitewki, tak żeby też cię nie obciążać czasowo. Słuchaj, może tak przypomnijmy widzom, że jest teraz misja na 40 golda dziennie do wykonania. Ale dobra, no nie musimy tego to teraz wykonywać, nie? A jaka to misja jest? Bo ja nawet nie wiem. Czyli trzeba na przykład zniszczyć czołgiem, na którym się już ma gwiazdkę zrobioną, dwa pojazdy i dostaje się 20 golda. No i jeżeli w Plutonie zrobimy 5 pojazdów, też czołgami, które już mają gwiazdki ściągnięte, dostajemy następne 20 golda. Aha, no Czyli to można w ciągu 5 dni zrobić 200 golda. Najlepsze do tego są czołgi, na przykład te B2, nie? Bo to tam się tych kili wali, nie? To co, chcesz jechać jeszcze raz B2? Jeżeli by można było, to możemy to, można powiedzieć, w jednej bitwie, jeżeli ty zrobisz znaczy ty zniszczysz dwa czołgi, ja zniszczę dwa czołgi, znaczy ja trzy, ty dwa, albo na odwrót, to mamy po 40 golda. No nawet nie wiedziałem. Nie śledziłem ostatnio. A to w tym tygodniu chyba dodali, tak? Tak, od chyba poniedziałku do piątku, czyli 5 dni. Czynna misja, łącznie 200 golda. Niby nic, ale jest to misja na tyle prosta, że ją każdy zrobi. Damy na to jest 100-osobowy klan i taki 100-osobowy klan wygeneruje w tydzień golda 20 tysięcy. No. Czyli niektóre słabe klany nie potrafią tyle zdobyć golda na CW na przykład, nie? No tak, w sumie jest to też ciekawe podejście. Dobra, pytanie teraz. Są dwie Matyldy. Ja proponuję jednak, bo zapewne chciałbyś pusznąć wodą i rozwalić wszystkich, nie? Ale jest to zbyt ryzykowne, więc ja proponuję na razie spokojnie, zobaczymy, tam przygórkujemy i raczej proponowałbym jechać tą stroną, można powiedzieć, drugą jeziorka. Okej, dobra, dobra, no ale zgadłeś, chciałem puszować na złoto. Tak? Na ostro chciałem, ale dobra, to zagramy spokojnie. No. No to puszowanie w zasadzie polewcze, no może. Dobra, damy radę. A głosowałeś na te mapy, które są do wywalenia? Brałeś udział w tej ankiecie? Tak. Na co głosowałeś, jeśli można wiedzieć? Wiesz co, więc nie pamiętam dokładnie, bo to głosowałem na samym początku, jak można było głosować. I szczerze mówiąc, nie pamiętam. Wiem, że tam się znalazł na pewno Charków. Też na Charków głosowałem. Wiem, że Stalingrad? Stalingrad, tak? Też głosowałem na Stalingrad. Ale resztę to już średnio pamiętam. Ja jeszcze Windstorm zaznaczyłem, bo Windstormu też nie przepadam za tą mapą. I te trzy w sumie tylko. Aha, to myślę, że też właśnie na tą mapę też głosowałem. No z tego co patrzyłem wyniki, no to znaczy jak tam prawda, to faktycznie większość, i to praktycznie na każdym serwerze jest tak, że ludzie nie lubią tych dwóch map, czyli Stalingradu i Charkowa. Ja mam spota jak coś. O, no to teraz już delikatnie. On na pewno jest gdzieś na środku, zapewne. Oni tam też stoją w sporej ilości, bo tutaj prują. O, i Berzygan se strzelił. Szczerze mówiąc, dobrze by było, żebyś przeżył ten atak. Najpierw to bym chciał wyświecić jakichś wrogów, nie? Żeby wiedzieć, można w coś postrzelać. O, jest. Czyli ten. O, i masz PZ1 Cenas też świeci. Dobra, czyli mamy gości, którzy nas świecili.
Też przez okienko? Tak, tak próbowałem gdzieś tam strzelić, ale... Dalej, dalej, lornetka. Ty masz lornetę? Tak. No i mamy Matyldę Twardziela. Jest to jeden z nielicznych... O, wrogów właśnie do dwójki. Dobra, trzeba się wycofać, trzeba się wycofać. Oni mają teraz przewagę fragów, więc będą prawdopodobnie atakować. Trochę bezradny się czuję. My Matyldę od przodu przebijemy? Tak. Tak jak w to miejsce, tam gdzie kawulec, taka prosta przestrzeń. O! Rób fraga. Dobra, trudno, no ta bitwa będzie trochę mułowata. Ja na chwilę się wycofam, bo przypuszczam, że ten ruch z... Ciekawe, czy na ślepo, czy jestem na permaspocie? A, to 80. Ale mnie Matylda tam truje. Ładnie. No i teraz ten luch. Tak, i te 46 jeszcze z górki, ale to te 46 to nam nic nie zrobi. Ty coś przebiłeś tą Matyldę, bo tam widziałem... No niestety nie, bo uciekałem od niej. Już mam dowódcę rozwalonego. No dawaj, dawaj ten T46, dawaj, dawaj. Wychyl się. Ła, 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 Matylda! Będzie jechała ta Matylda, faja, zobacz, będziesz miał ją od boku. No wiem, wiem, tylko że, no tak jak mówię, dowódcy mnie rozwalili. To spowodowało, że mam teraz dwóch rotujesz. Pluj w nią, pluj w nią, bo... No nie mogę, nie mogę, jest za górką. Dobra. To jest po mnie. Lepsza. No nie mogłem, naprawdę. Za bardzo się oddaliłem. To teraz pozabijaj resztę i wygrywamy i spoko. No niestety bez dowódcy nie zrobię tego. 4 sekundy przeładowania plus wszystko gorsze w tej chwili. Nie wiem dlaczego ten dowódca powodował po prostu wszystko gorsze. Kurde no. O, te 46 jeszcze się zajechało. Na prawo! Na prawo! Aaa, dupa. Chyba taką bitwą nie możemy kończyć. No nie. Ty nie tniesz tego, co? Nie, to bo być... jakbyś wyciął te cztery bitwy, to by to wyglądało nawet ciekawie. No, by wyszło, że zagraliśmy jedną albo dwie bitwy. Zostawić to na siódemkach? I tak, tak. I skapowanie bazy daje czwórce ewentualnie. Co tam oh dalej? God. Co by tu, co by tu, co by tu? Momencik. O, zapewne ten czołg posiadasz, bo robiłeś o nim film. Czyli szóstotierowy Tiger japoński. Czyli znowu nie lubisz go? Nie, mi
przeszkadza, ja lubię grać kraptankami. Grałem dzisiaj typem piątym, Algidą, no mogę grać i tym, ja tam się nie przejmuję. No, 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 no. Jest. Pewnie jeszcze rzuci nas na ósemki, żeby grało się przyjemniej. Nic. Są ósemki, tak? Tak. Oh my god. Oj, ja nie mam ogarnia tego ISA trzeciego, więc raczej myślę, że jeżeli tym mamy zakończyć, to zakończymy w podobnym stylu jak z B2. Wiesz co, ja na pewno do miasta nie będę się pchał tym czołgiem. Pytanie, gdzie tu jechać, nie? Nie wiem, czy bym nie przejechał się po prostu delikatnie z tyłu linią zero. Możemy, to i tak będzie ciekawa bitwa. No cóż, dosyć pechowo i nie na poziomie te bitwy nam wyszły. Mit cały czas ta zupa borowikowa pachnie. Ale może, jeżeli oczywiście twoi widzowie będą mieli taką ochotę, możemy kiedyś powtórzyć i pokazać im, jak robi się WN-y na poziomie 5000 w 10 bitwach. No, dokładnie, łącznie, nie? Może następnym razem na dwie skody uda nam się zrobić 1200 uszkodzeń, a nie tylko 1000. Oh my god. Ale jakoś tak wiedziałem, że nas na ósemki rzuci tymi tygrysami. Miałem takie przeczucie, bo tak nas... Dobrze nam... Jak dobrze idzie, to dobrze idzie. No. Ja ci powiem, że... Ty też masz dużo czołgów zapewne, nie? No. Ja mam tych czołgów, tak jak mówiłem... ponad 170. Ja lubię grać cały czas innymi czołgami, nie? Ja nie lubię grać jednym czołgiem non-stop. Jak wiadomo, to nie wpływa dobrze na skuteczność gry, nie? No fakt, jak często się zmienia pojazdy, to nie pamiętasz, jak dokładnie lata pocisk i tak dalej, jeden szybciej, drugi wolniej. Ja znowu jestem znany, że lubię, że gram często badziewnymi czołgami, zresztą specjalnie nawet na tym nagraniu wybierałem czołgi takie jak Algida, którą normalnie staram się nie grywać. Znaczy, większość graczy tym nie gra, bo ten czołg jest po prostu słaby, no. A nie mówiąc już o takich, którzy bardzo dbają o pewne rzeczy. I strzy jest niewyspotowany. Jeszcze jakbyśmy go tu spotkali, to w ogóle by było śmiech na sali, nie? Dobra, jest protek. Nie uciekaj tym protkiem! No tyle stał, przyjechałem, to postanowił pojechać. Dobrze. No, cofaj się. Cofaj się, protek, bo tam ci kuku robią. Cofaj. Bardzo dobrze. O, taki dobry go tam, może się dingam od boku prototypa, ale to jest dobry czołg. Ja na jubileuszowej bitwie u ciebie właśnie tym grałem. Nie? 40 000. Też nie trafiłem. O! Nie no, teraz go nie przebijemy. Przecież on ma 190 chyba w tym weakspocie. W życiu. No i trzeci się zjawił. On pojechał po prostu tą. Ostro, do przodu. Su zapewne jest z tyłu, więc nawet nie próbuje jechać po Artę. Dobra, protka zabili. Kurde, znikł jak się pokazał, nie? Aha, bo ty nie wiesz. Znaczy nie, ja spróbuję na lornetkę coś. Dupa tam. Ale ta suka na pewno tu stoi, nie? No, na pewno. No, skorpiona nam podpalili. Słuchaj, istrzy do nas jedzie. No ale mam, trzeba setce pomóc, no bo ona może coś... Ona go chociaż przebija. Wezmę...
jakieś uszkodzenia na siebie zamiast ta setka ma obrywać. Tak go nie przebijemy, przecież to 177 średniej peny to... No, nie ma szans. Nie chcieli spotkać Isa trzeciego. No trudno, trudno. No, ale to też jest pech. Nie chcieliśmy go spotkać w mieście, aha, to tu pojechał, no. No i jeszcze dostaje oczywiście. Artyleria. Ty, ale to ja mam pomysł, niezależnie jak się... Jeszcze jedną bitwę zagramy, to już ja wybiorę czołg. Niezależnie jak się on zakończy. Już tak jak gramy takimi... Szrotami, to zagramy jeszcze jednym szrotem. No dobra. Ja zapewne tego szrota też będę miał. Na bango masz. Czekaj, czekaj, ja tak tylko się zastanowię. Kupiasty czołg taki, no już tak... Premium. Co by to mogło być? No nic, zaskoczysz mnie zapewne. Jest duży, jest wielki. Jest wielki. Ale nie graliśmy nim jeszcze. Nie, jest to czołg premium, duży, ogromny. No to ogromny czołg premium, przypuszczam, że to może być Susto Y. Nie, kupiasty no, czołg premium. No to KW5? Tok 2. Tok 2. Dawaj, fajnie, jeszcze to wyjmiesz. Dobra, spróbuję zrobić jakiś medalek na koniec tej bitwy. Ale w sumie warto było przyjąć ten, przyjąć na siebie uszkodzenia za Miksa 50-100, chociaż jeszcze pojechał sobie, zabił sukę, a i tak bym nic nie zrobił w tej bitwie. O, mam lwa. Jej, odbiłeś coś. Słuchaj, nie tylko odbiłem, ale jeszcze mu pierdolnąłem. Dobra. No jest problem, teraz się za bardzo nie mogę pokazywać. Dobra, oni tu... Aha. Jadą. Dobra, jadą. Niestety Jajo na AMX-ie 50-100 nie poradził sobie z artylerią. Szkoda, tak w niego wierzyłem. Ale jest szansa na Kołbanowa! Weź ty kurwa mały... Nie, tu... Oh my god. Dobra, czyli zakończamy. Zakończymy togiem. Trochę pechowe bitwy. Togiem, który w pewnym momencie był uważany za czołg najdłuższy, ale tak naprawdę równie długie są japońskie czołgi ciężkie. Czyli OI, ONI, OHO. Dobra, weźmiemy Toga. Czekaj, jak tam na Malinówce poszło? No nie za ciekawie. Oh my god. Wiesz co, ja ci powiem tak. Ja jestem... Realizuję filmy, nie? Zapraszam gości. Ale... Nie wiem, czy nie pierwszy raz jestem zaproszony. I... Troszeczkę stresująco to chyba na mnie wyszło. Można powiedzieć, że robimy jedną długą jubileuszową bitwę, bo jakieś fatum jest przez całe nagranie. Słuchaj! Jaka mapa! O, szkoda, że nie miał czasu multi, który mówiłeś, że... Tak, ale niestety... Że mógłby dołączyć. No jakby on był... On by bitwy nam wyjmował chociaż. On by wygrywał bitwy, on by rozstawiał nas, on by... To po prostu było co innego. Moglibyśmy w międzyczasie rozmawiać o dupie Marynie. Ja bym coś o gotowaniu poopowiadał, o siłowni, o bieganiu, o psach, nie? A jak tam z siłownią? Masz motywację, żeby wrócić z powrotem? Tak, chcę wrócić, tylko chciałbym sobie kupić rower, bo chcę tak się wziąć porządnie, w ten sposób, że rowerkiem na siłownię potrenować i z powrotem też rowerkiem. Czyli... Huntus ostatnio rower kupił jakiś. Ja. No ale Huntus to jest psychika, on naprawdę, no żeby się odchudzić, no to trzeba zmienić się w głowie, nie? No trzeba mieć bardzo dużą
Znaczy, ja mam bardzo słabą, silną wolę i to jest też problem, nie? Oj, dobra, dojdź go. Ale oczywiście musieliśmy, jak wzięliśmy togi, to też nam dało malinówkę, tak żeby nam się przyjemniej grało, nie? Ale wiesz, z drugiej strony to może i dobrze, że nas tak rzuca. Wiesz dlaczego? Bo przecież jest... Nawet pod jednym u ciebie, pod którymś filmem widziałem komentarz, kiedy się przyznasz, że community kontrybutorzy mają lepsze losowania. No to właśnie pokazujemy, jakie mamy lepsze losowania. Pokazujemy, jakie mają losowania CC Wota. Że jak każdy normalny gracz, nie ma czegoś takiego, że mamy lepsze. Nie dość, że nie mamy dobrych losowań, to WG nam nie płaci. No, to też ostatnio czytałem, że nam płacą, że płacą nam ogromne pieniądze, no. Ogromne pieniądze. Odpisałem, Chociaż że mi płacą 100 tysięcy miesięcznie. powiem ci, że fajnie by było, nie? Ja bym się nie obraził. Ja tam też bym się nie obraził, no ale póki co to nie płacą, no. Dalej to chyba nie będziemy odjeżdżać, nie? Ja naprawdę tak jadę, żeby jechać. Ja kompletnie nie wiem. Ja nie wiem kompletnie, co tu zrobić, nie? Jadę za tobą, ty rozstawiasz. Dobra, to jedziemy na górkę. Oh my god. No w zasadzie. Wzięliśmy arty, to nam dało Ruinberg, nie? Wzięliśmy togi, to nam dało malinówkę. Ale nie, mamy lepsze losowanie. WG nam daje. Kurde, ale jestem głodny. Ja też jestem głodny, więc Ja wiem, że kończymy ja nagranie, wiem. to idę od razu na jakąś zapiekankę dobrą. No, a ja jem zupę borowikową. Ale powiem ci, że akurat zrobiłeś jedną z moich ulubionych zup. Nie? Za daleko mieszkasz ode mnie, żebym cię na zupę wpadł. Dobra. Zajęliśmy kluczową miejscówkę. Oh my god. To jest jakiś po prostu komedia, nie? Komedia dzisiaj jest. No cóż, ja tu nie pospotuję tym czołgiem. Ale jak nas wyświecą, to artylerii już o nas zadbają, nie? Żeby nam się nie nudziło. Tam Na te czołgi Archera z jest kapa. przestrzał. O, ja nim się ruszę tam na niego, no to. Te skórki będą zaraz jeżdżać. Dwie wielkie parówy czekają, aż przyjadą i ich wydoją. No. No. No, too late. Czekaj, może jeszcze wyciągniemy tę bitwę jeszcze. Nie przebiłem. Ja nie trafiłem. O, ale Arciocha zrobiła. No, to znaczy, na pewno nie zjadą z tej górki, jednak te dwa czołgi ciężkie powstrzymają. No to może te nasze, może nasza arta popracuje troszeczkę. A ty niepomalowany jesteś. No, Ja to na wiesz co, ja bogato. togiem nie grałem naprawdę wieki. Ja kiedyś grałem bardzo dużo, nie wiem dlaczego, ja mam na nim ponad 600 bitew, nie? Teraz, jakby mi ktoś kazał grać 600 bitew na togu, to bym go chyba wyśmiał. Znaczy, szkoda, że nas nie rzuciło na miasto, bo moglibyśmy zrobić to, co lubię robić togiem, czyli tak zwany togowy autobus. Na miasto by nas rzuciło znowu, jak znowu byśmy artę wzięli. Oj, eksperymental jest z przodu. Arta strzeliła. Dobra, no generalnie jest niedobrze, bo arty wiedzą już, gdzie stoimy. Po drugie, nikt z naszego kapa nie jest na kapie. To też. I zaraz znowu arta huknie.
Ja się odbiłem od tej szafki. A ja nie trafiłem. Arta strzeliła jednak coś. O, ładnie, nasza Arta dała radę. Bo, o, już mnie sztuk z lewej strony bije. Musimy zniknąć. Jak coś, to cię będę bronił ciałem. O. Czyli co, oni już są przy kapie, tak? Tak, 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 tak. No to będziemy musieli robić szybki zawrót na sprzęgle. I jademy z koksem. Zrobić jeżeli coś... dojedziemy za budynki, no to można się tam bronić jakoś, nie? Robić coś szybko togiem, to tak. KW1, KW1. Na gęsi. Można go doić, on raczej wątpię, żeby miał naprawiaczkę. No to doimy. Aha! Kto w ciebie? Sztuk? Dobra. To w sztuka trzeba. Dobra. O, ładnie. Ale KW1 musiała... Myślisz, że się odgąskowała już? O, dobra. Za szybko strzeliłem. Ja też. A napaliliśmy się trochę na... Ty, ale na wieżę ciupie, nie? Spoko. Ała! O, kto? Arta. 741. Dobra, popatrzmy na dynamiczny... Dobra, no to cóż. Ja się wracam z... No niestety za budyneczek. I tam będę bronił... naszą... naszego kapa. No cóż, to jest nasza dzisiejsza ostatnia bitwa. Nie wyszło nam zbyt fajnie, ale w grze najważniejsze nie są... oczywiście wyniki są ważne, nie? Ale w grze chyba najważniejsza jest zabawa, nie? No. Jest New Multi! Teraz przyszedł, tak? No chyba, że to nie New Multi. Pisze ci na Skype'ie, że to on? Nie, nie pisał nic. A, bo to może być, wiesz, jakiś widz znający hasło. Tak, tak, tak. No przecież powiedziałeś na streamie, więc może ktoś troluje. No. No w każdym bądź razie ja bym chciał, jeżeli oczywiście w przyszłości jeszcze widzowie twoi będą chcieli takich bitew plutonowych, to chciałbym zagrać z tobą i z New Multi. No ja myślę, że to jest wszystko do ogarnięcia generalnie. Trzeba się dogadać, wiesz, terminowo Multiego też można zgarnąć. Jemu pozwolimy brać... O, nasza artyleria stwierdziła, że więcej zrobi w wodzie, jak się utopi, nie? Bo... On tak szybko chciał wracać na kapa, że jeziora nie zauważył. Oh my god. Wyrosł, jeszcze wczoraj nie było, musieli mapę zrebalansować. Kołobanow tutaj zapewne drugi. O, mam laga teraz. Ale dobra, odlagowało się. Drugą artę trafimy, no tracimy. No dobra, no to teraz Faja możesz wyciągać. Dobra, tylko chcę dojechać jeszcze... O, masz OI eksperymentala. O, to pięknie. Dobra, to chyba nie dojadę do budyneczków. Kręcie. Kuli... Nie! Nie wierzę w to. Kontuję. Odbije się, na pewno nie przebije tego. On ma haubicę? Nie, to Arta była. O, no przynajmniej jednego uda mi się! Nie! M4 była szybsza. No niestety. Ojej, no to dzisiaj tak powiem ci, że tak... Powiedzieć, że szło nam średnio, to jest mocno wyolbrzymi. Bardzo, bardzo niedobrze, no ale trudno, no. Chociaż było śmiesznie momentami. No cóż, ale i tak na dwóch togach zrobiliśmy najwięcej na Malinowce. Dobra, no to ja dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję, że zgodziłeś się. No i mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości właśnie uda się jakoś zgadać z Multim i nagrać coś na 3 osoby. Może będzie wtedy trochę lepiej szło. Tak jest. No to trzymajcie się i do następnego. Cześć, Fajo. No, trzymaj się, na razie.